Piszę, opisujemy, jeszcze filmy opisujemy gatunek bojowy, szkarłat, nasz szkarłat na czerwony. A jest bez tego, że miałem zaczynać. To ja w tym zdjęciu oczywiście jest samiec tej ryby, bo jak każdy wie, samice bojowników są mniej okazałe. Gatunek ten jest rybą, która powinna być trzymana w parach. Niekiedy można oczywiście trzymać w paremach, jeśli akwarium jest specjalnie dostosowane do tego gatunku oraz duże, ponieważ minimalne wymiary akwarium na tych 5 cm ryb to są od 45 do 54 litrów. Akwarium powinno być na okazję tego rodzaju gęsto zarośnięte. Ryba ta nadaje się do akwarium wielogatunkowego, jednakże ogólnym graczem łączyć ze względu na rozmiary oraz to, że ryba ma podobne zachowanie co do bojownika syjamskiego. Na razie każdy to wie, że należy trzymać się w parach, bo inaczej każdy już to wie, dobra, bez problemu. Gatunek ten osiąga 5 cm długości, jednakże są takie opowieści, że to było jakieś, że ten gatunek prawie osiągnąć do 7 cm. Bardzo łatwo jest go pomylić z dwoma innymi gatunkami polowników, m.in. Betel Livida, który jest bardziej ciemno ubarwiony, jest w prostej stroje czarny, oraz bojownikiem Browna, który cechuje się jaśniejszym ubarwieniem oraz jest stosunkowo mniejszy, ponieważ osiąga od 2,5 do 3 cm długości. Bojownik Szkarłatwy jest to dosyć ładna ryba akwariowania, tak się do wiadomo, co ładne to w akwarystyce jest bardzo rzadkie. Trzeba takiego osobnika, jak się chce go kupić, to trzeba już zainwestować trochę w budżet, bo cena waga się od 100 do 250 zł. Ponieważ to są ryby dosyć rzadkie i w takich pierwszych rzędach swoich akwarystycznych, to już ich raczej nie dostaniecie. Nawet widzowie samic nie dostaniecie się tego typu akwarium, ponieważ one w ogóle inaczej wyglądają od bojowników syjamskich oraz bezbronnych, bo są one bardziej czerwonawe oraz nie mają tych dużo wpływ, są teraz też do tego zaobserwować. Gatunek ten nie posiada odmian, ponieważ każdemu odmiana bojownika szkoła ze czerwonego, że trzeba się sprawdzić, jak to łatwiej jest bardzo dobra. Gatunek ten, gatunek tego nie da się karmić karmą suchą, granulką i tak dalej. Gatunek ten wymaga codziennego, a nawet chociaż co dwudziennego karmienia pokarmów, żeby m.in. trójecznikiem, larwami ochotki, ale przy okazji chcę wspomnieć, że jak ryba ta będzie jadła za dużo ochotki, to mogą wystąpić problemy m.in. z tym, że będzie bardziej agresywna. Może także zjadać dafię, solowiec, wszystko co jest małe, jeśli tak. Gatunek ten obszar, który czasem może sobie nawet zjadać na rybek, ikry oraz grun, ale to jest bardzo rzadko zauważalno tego gatunku. Gatunek ten cechuje niezwykła opływowość, dzięki czemu nada się do większości akwariów dado, które są mocno zarośnięte roślinami. Do akwarium biotopowego, a jakże się nadają, bo przecież dzikie bojowniki, no to muszą mieć jakieś biotopy akwarium. Temperatura powinna wynosić od 25 do nawet 28 stopni Celsjusza. Podłoże biotopów akwarium oczywiście powinno być piaszczyste, dekorowane. Bardzo, bardzo zarośnięte roślinami, gdzie niegdzie powinny występować korzenie, liście dębu bądź także inne. Powinny być akwarium zakryte piskiem bądź także rzęsy, jeśli kto woli. Może być też tam występować zarybienie oprócz tego gatunku, na przykład w postaci daniów, które naturalnie występują z tym gatunkiem. Mogą być także małe gatunki bosych, na przykład karmowata. Akwarium biotopowe dla tego gatunku powinno wynosić minimalnie 54 litry, no ponieważ biotopowe to będzie się podnieść do tego akwarium. Oczywiście same ryby nadają się do lana akwarium. Jednakże ryby te, jak każdy ze sobie, nie nadają się do kul. Żadne ryby nie nadają się do kul, ponieważ 105-litrowa kula dla was zrobić. To nie jest po prostu. Ryby będą się nadając, czy chorować. Za mało miejsca do pływania będą mieli. Będą
Oczywiście pewnie przekarmiane, jak tu poszedł do tego, to jest chyba, że przekarmiają ryby. Potem są się dziwić, dlaczego tak krótko żyją, ale naprawdę krótko żyją, bo najdłużej żyjące wojowniki szkarłatne mają gdzieś 3-4 lata. Przygotowane w akwarium. Gatunek ten rozmnaża się podobnie jak wojownik. To jest siamski ras bezbronny, czyli że występują, czyli że po prostu robi gniazdo z gwiazdy, niekiedy nawet zdarza się, że naleźlica po prostu. Gatunek ten może wszystkie, no może kilka po prostu roślin pozrywać i że ja z gwiazdy to użyć, także to rzadko występuje. Gatunek wtedy się staje bardzo agresywny i najlepiej targło przeprowadzać w akwarium jednogatunkowym, ponieważ wtedy jest większa szansa na to, że ryby przeżyją. A rybek karmimy oczywiście tylko pokarmem. Jak to już oczywiście na początku tego mówię. Mięsnym. Mogą być też takie larwy kobaru. Niestety do tych ryb nie zaleca się dawania takich żywych dżowli, czy czegoś takiego. Mogą być tak, mogą niestety, oczywiście, co nie jest. Mogą być tak, że jako jedyne żywe, to mogą być żywe komary, które imituje jakby takie naturalne środowisko tej ryby. Czy jakiś komar spadnie na wodę z jakiego powodu, może z ręki to podawać, to wtedy też wiedzą. Gatunek ten jest jednak bardziej strachliwy, więc podawają ręką, to nie wiadomo. Co jednak chcę jeszcze powiedzieć, że gatunek ten może być agresywny do ryb podobną bardzo do niego, między innymi inne gatunki wojowników, takich czerwono-barwionych, to się wiem jakie. Będą, mam być także jeszcze wielenice, jakie dorosły, na przykład barwniaka, które mają takie czerwone brzuchy, które mogą też je atakować. Wojowniki te, oczywiście do innych ryb, które nie mają takiego ubarwienia bardzo trudnego, to jest bardzo łagodne. Z dyskowcami oczywiście czerwonymi to może się już szybko odwrócić i wyskoczy. Mogą taką malutką rybę sobie zjeść, ponieważ wojowniki te w ogóle są takie, że nawet mają takie do pyska wpływać, jakieś rybie, w ogóle zachowują się jakby były odpowiedzialne z dyskusji. Oczywiście widzowie, jeśli wy nie jesteście odpowiedzialni, czy jesteście, to zostawcie subskrypcję w kanale, a to był opis wojownika karła czerwonego i różnych ulubionych wojowników, co staje się kończy. Jesteście na kanale, to jest akwarystyki. Cześć, to jest